Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów. Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach, i to, co na ziemi. Jeżeli głęboko wierzycie w Chrystusa, to musicie mieć świadomość tego, że prędzej czy później wasze dzieci, kiedy dorosną, to jednym z elementów ich życia będzie mówienie o Jezusie innym ludziom. Powiedzmy świadczenie. Ale po to, żeby byli dobrymi świadkami w przyszłości, już teraz trzeba nauczyć ich jakby porządkowania hierarchii wartości i hierarchii ważności. Nie można zabrać w swoje życie wszystkiego i nie można przywiązywać się do wszystkiego. Krok życiowy musi być lekki i musi nam towarzyszyć tylko to, co jest nieodzowne po to, żeby osiągnąć cel, jakim jest wejście do domu Ojca. Takie wychowanie dzieci, że są rzeczy ważniejsze, jest w hierarchii wartości, są rzeczy najważniejsze, pozwoli uniknąć im takiego grzęźnięcia w posiadaniu i zagospodarowywaniu tego, co się posiada. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.